On też w skali makro łamał stereotypy i gdzieś tam ta jego muzyka łączyła pokolenia, ale też rasy, kultury, religie. Czy my dzisiaj, w dzisiejszym świecie, czy w czerwcu, miesiącu dumy, możemy się czegoś od niego uczyć? Ja myślę, że bardzo możemy się uczyć od takich postaci, bo one są przełomowe. Same w sobie już są ikonami, więc warto zwrócić na nie uwagę. Natomiast w filmie jest też jeden aspekt pięknie pokazany. To nie było takie easy going, to nie było, o idę, teraz sobie przełamię tą barierę, tą. Tam było widać, co nim targa. Decyzje, których żałował, decyzje, które chciał podjąć inaczej, ale jednak, i to jest najpiękniejsza rzecz, człowiek, który żyje w zgodzie z sobą, zawsze do tej swojej prawdy powróci, niezależnie od tego, w którą stronę pójdzie. A ta inna strona to jest tylko wyjście poza strefę komfortu i to też jest ogromny zasób. Jaka emocja zostanie z tobą po zobaczeniu tego filmu? No na pewno pierwsze jest zawsze wzruszenie, bo jestem Beksą, ja się wzruszam. Ja się wzruszam i tymi momentami szczęśliwymi, i tymi smutnymi. A potem gigantyczny szacunek. To jest bardzo ciężka praca. Poświęcić rodzinę, miłość. On musiał wybierać z miłości do miłości. I to też jest bardzo trudne, bo miłość jest bardzo potrzebna, ale gdy tej miłości jest za dużo, no to potem są tego efekty. Która miłość wygrała? Myślę, że to wie tylko on. A co tam się naprawdę wydarzyło, to też wiedzą tylko oni.